Dobry wieczór. Dobry Co wieczór. Ciekawego w sieci? Dużo ciekawych informacji, przede wszystkim reakcje na dzisiejsze mecze, ale nie tylko, bo zaczniemy sobie od takiej bardzo dobrej informacji z Danii. Christian Eriksen swojej reprezentacji. Ci z kolei się nie cieszyli. Ci z kolei się nie ostatnim cieszyli. Listku. Co dalej? Co dalej? Eurostory, czas na Eurostory. Dzisiaj bardzo ciekawa historia, bo już chyba wszyscy żyjemy jutrzejszym meczem Hiszpania-Polska i w związku z tym przyjrzymy się bliżej jednemu z reprezentantów Hiszpanii. 18-letni zawodnik, uważany za jednego z najciekawszych piłkarzy młodego pokolenia na świecie. W dzieciństwie naśladował Gerarda Piqué, a Barcelonę miał dosłownie zapisaną we krwi. Jest takim doskonałym przykładem na to, że warto mieć w życiu marzenia, bo one naprawdę się spełniają. Ale o tym opowiem troszeczkę więcej w materiale. Pedri González. Ciekawy pomysł na rozwijanie techniki. Nie widziałem tego. Taki futbolowy ping-pong. Tak, dobre, tak. Dobre. Jest wielkim fanem tego z bratem właśnie. Najczęściej w to grają. Ale to się nazywa miłość do klubu, prawda? Od to dziecka prawda, w koszulce Barcelony. Niesamowite. Spójrzmy. Hanek, bardzo dziękuję. Zostajemy przy futbolu, ale zmieniamy kontynent. Brazylijscy piłkarze mkną po 10. w historii trofeum Copa America. Zrobili spore wrażenie na rywalach w dwóch pierwszych meczach, strzelając 7 goli. Ostatniej nocy Canarinhos rozbili Peru 4-0.